Stróż pędzi wiatr. Cześć kochani, witajcie w ten piękny wtorek. No właśnie dałam sobie tutaj ten dywanik, bo ogólnie go kupiłam z myślą, żeby był na przedpokoju. Ale ten oto szogun przechodzi przez niego jak wicher. No i on się, wiecie, to jest, w Lidlu go zamówiłam, bo właśnie, i robi się coś takiego. Już jak załapię, że da się go przesuwać, to już jest po dywaniku. No i przesłałam go tutaj, ale widzę, że to też nie jest jakiś super ekstra wow pomysł, więc chyba z powrotem go dam na przedpokój. No, także witajcie w ten... Odejdź, Franki! Nie wolno. Witajcie w ten piękny wtorek, piękny ze względu na pogodę, bo jest przecudowna pogoda. Wczoraj 26 stopni, 14 października. Dzisiaj mamy 15 października, moje urodziny, dlatego też dzień przepiękny. Lubię tę datę, ogólnie 15 zawsze, wiecie. Jest to taka fajna, wiecie, fajna w ogóle liczba. Oj, odejdź, Franki, odejdź. No, Ignaś teraz o szafy. Powiem wam, że normalnie jak na złość dzisiaj w niego coś wstąpiło. Jak dzisiaj właśnie zaczęłam układać włosy, tak mi się fajnie włosy ułożyły. Fajnie mi się włosy ułożyły, makijaż mi w miarę, wiecie, też tam jakoś poszedł, bo ostatnio też coś, powiem wam, tak jakoś nie bardzo się czuję z moją, mówiłam wam też, nie, chyba, właśnie z moją skórą i tak dalej, przez jakiś taki mam dzienny w ogóle koloryt, tak dzisiaj mi fajnie i ta fryzura w miarę jakoś tak się, wiecie, ułożyła, nie musiałam jakoś bardzo się nad nią męczyć, jak co dzień. To Ignaś wstał lewą nogą, o. Real life, jak to się mówi. Normalnie nic tutaj, powiem wam, nie powinno was dziwić, jeśli macie dzieci, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle czekam też na rodziców, bo mają przyjść na kawkę, bo mają oboje drugą zmianę. No i jak mają drugą zmianę, to przychodzą do mnie na kawkę. O, Ignaś złamał mi wieszak. Złamałeś, mamie, wieszak. No. Tak, i w ogóle, czy ja coś dzisiaj planuję, wiecie co, nie wiem, czasami wyskoczymy z chłopakami moimi gdzieś na jakąś może pizzę, albo no nie wiem, gdzieś coś tak, wiecie, sobie usiąść, coś zjeść dobrego, bo ogólnie jakieś takie urodziny, ja już wiecie, nie wyprawiam jakichś takich hucznych urodzin, wiecie, bardziej skupiam się, jeżeli chodzi o dzieci, to właśnie dzieci, żeby miały zrobione urodzinki, a ja na pewno kawka, herbatka i ciasto w czwartek, dlatego że wszyscy mają wtedy pierwszą zmianę, no i po południu myślę tak 14, nie 14, bo 14 to kończą, tak jak gadam, 15-16 właśnie przyjdą tutaj do mnie, babcia też dzwoniła dzisiaj z urodzinami, więc też zaprosiłam, no i sobie siądziemy, jakąś kaweczkę, herbatkę, ciasto kupię, a pomyślę sobie, że może zrobię też jakąś sałatkę, tak wiecie, bo tak jak mówię, ja nic takiego nie wyprawiam. Siedzi w szafie. Nic takiego nie wyprawiam, wiecie, konkretnego, tylko po prostu tego, wiecie, żeby sobie posiedzieć, pogadać, spotkać z rodziną i tyle. Więc tyle w planie, jeśli chodzi o urodziny. No, a prezenty ja sobie tak, wiecie, już z czasem robiłam jakieś tam prezenciki, coś tam sobie kupiłam, ostatnio kupiłam sobie botki, nie wiem, jak mnie oglądacie, to na pewno wiecie, że ja z urodzin dostaję zawsze jakieś pieniądze, no i wtedy najczęściej w 99,9% kupuję sobie buty, no i też już sobie kupiłam, powiem wam, że nie planowałam w ogóle, byłam akurat z mamą w mieście, spacerowałyśmy sobie tak trochę po sklepach, chodziłyśmy i normalnie nagle, po prostu nagle, wtedy zarzuciły mi się w oko takie botki, prześliczne botki w kolorze rudym. No i tak przed urodzinami już sobie po prostu kupiłam, to już powiedzmy z moich urodzin. Zamówiłam sobie też kilka rzeczy na stronie Sinsaya, właśnie takich bluzek, bo ja w ogóle nie mam z długim rękawem takich bluzek, wiecie, żeby, nie wiem, wskoczyć w bluzkę, dżinsy, kurtkę jakąś cienką i wyskoczyć na miasto, bo ja mam bardzo dużo krótkich rękawów i nie mam w ogóle takich zwykłych, basicowych, długich rękawów, żeby, wiecie, tak o sobie mówię, gdzieś wyskoczyć na szybko. No i sobie właśnie zamówiłam chyba ze 4 takie... Ojejku, ale krzyki! Tak, nerwy mamy. Za 4 chyba takie bluzeczki, chyba dwie sztuki z krótkim rękawem bodajże, jakoś tak, może wam też pokażę. No i właśnie też przyszło zamówienie z Lidla, zamówiłam sobie ten dywanik, fajnie, bo on kosztował tylko 30 zł, więc po prostu normalnie jak za darmo. I co? I kupiłam właśnie też, Ignasiowi zamówiłam jeszcze body, same już body tych spodenek nie zamawiałam, ale body zamówiłam w takim sześciopaku, chyba 71 zł. Czy jakoś tak, to zamówiłam, taki zamówiłam stopień, wiecie, jak Ignaś będzie większy, żeby sobie stawał i mył rączki, czy tam ząbki, sam,
bo też chyba za 3 dychy, czy za, nie, 20 chyba złotych to kosztowało. To i co tam jeszcze w ogóle było? Aha, i dwie bluzy też były w takim dwupaku, też na Ignasia. Chciałam Aleksowi też kupić jakieś bluzy, ale powiem Wam ogólnie, że bardzo dużo rzeczy nie ma przez internet, albo jest napisane, że wkrótce się pojawią, nie? Albo na przykład jakiś wybrany kolor, który gdzieś tam mi się podobał, nie było, albo też rozmiar, bo też miałam na oku fajne właśnie dwie bluzy, też taki dwupak na Aleksa. On w ogóle teraz się polubił bardzo, bardzo z bluzami, a tak naprawdę nie ma dużo bluz, więcej ma takich koszulek bluzek z długim rękawem. No i też chciałam właśnie mu coś zamówić, ale niestety nie było, więc będę tak sobie obserwowała, ale powiem Wam, że wysyłka jest po prostu ekspresowa. Dzisiaj zamawiacie, za 2 dni macie przesyłkę. W poniedziałek zamawiacie, w środę już odbieracie i 9,99, a nie wiem powyżej ilu jest za darmo, bo ja teraz chyba zapłaciłam 170 zł za to zamówienie i już przesyłkę miałam gratis. Także wow. No, także tak, kochani, na dzień dobry, urodzinowo, póki co w dobrym nastroju, chociaż powiem Wam, że jestem zmęczona. Ignacio ostatnio ma takie troszeczkę gorsze noce. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tymi czwórkami, które idą, bo dwie, góra i dół, sorki, góra i dół mu już się przebiły, ale wiecie, no czwórka to nie jest mały zombie, to wiecie, jeden koniuszek się przebił, drugi, trzeci, a reszta jeszcze nie. Widzę, że mu czwórka idzie, znaczy z jego lewej strony, już zaczyna się też powoli, powoli zbliżać do góry i będzie się przewijać. No, także może te zęby mu dokuczają, ale powiem Wam, że jakieś tak naprawdę ma ciężkie noce ostatnio. A czemu się denerwujesz? No. No, także ma ciężkie noce. No, jak ma ciężkie noce, to my też mamy ciężkie noce. Dobra, idę, bo ja gotuję teraz makaron, bo zostało mi trochę spaghetti i mam ochotę na te spaghetti i nas też. Hej! A czemu krzyki są? Bo powiem Wam, że on obiady z obiadami nie ma problemu. Ziemniaczki, mięsko, sosik czy ryż z sosikiem, zupki wszelkiego rodzaju uwielbia, ale nie. Zadyma była. O, przebrałam sobie bluzkę. Blondynką jest ładnie w zielonym właśnie. Zamówiłam sobie te bluzki Sinsaya, czerwone, różowe. I chyba jedną z krótkim rękawem, taką butelkową zieleń. Mam nadzieję, że przyjdzie wszystko fajne, fajnym. Rozmiar S i że fajnie będzie wyglądało, fajnie leżało. Dobrze. Jak coś, to Wam na pewno pokażę. Teraz zmykam. Mama dzwoniła, że idą z Dariuszem. Teraz mam na kawę. Także idę wstawiać wodę. No, a do Was się na pewno odezwę. Ten to mój kombinator alpejski. Nie wiem, czy Wasze egzemplarze też tak, bo no, nie narzekam na nudę. Dobra, kochani, już jakiś czas temu przyszły do mnie rzeczy z Bonprim. Dopiero Wam teraz je pokazuję, dlatego że jedne spodnie miałam u krawcowej. No i czekałam po prostu, aż je odbiera pani. Powiem Wam, 3 tygodnie mi przerabiała spodnie. Normalnie jakiś dramat. I w ogóle, no, pomijając to, jak mi je przerobiła, to jest po prostu wołała o pomstę do nieba, ale to może później ten temat. I tak zamówiłam sobie, jak widzicie, 3 rzeczy z biżuterii. Tak, 2 zestawy łańcuszków. I ten akurat łańcuszek jest taki połączony po prostu na jednym, tak jakby. O, coś takiego. Czekajcie, będzie to dobrze widać, jak ja to tak. O, coś właśnie takiego. Miałam już go chyba w którymś tam filmiku. I drugi jest taki, tyle że każdy z łańcuszków jest osobno. Więc też spoko, bo możemy zakładać je razem, ale też możemy sobie założyć osobno. No i zegarek chyba. No jeśli chodzi ogólnie o biżuterię, to zegarek bardzo, 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 ale to bardzo mi się podoba. Skradł, moje serce jest przepiękne, prześliczne. Te zestawy kosztowały 30 zł, to jest sztuczna biżuteria i tak dalej, więc wiecie. Nie spodziewajcie się jakiejś, nie wiem, powalającej jakości. Ale też ta jakość nie jest zła. Ja nosiłam już kilka razy i nic się póki co nie dzieje. Gdzieś mi się tutaj trochę obluzowało zapinanie, ale już jest ok. Teraz tak, co do zegarka, to po prostu jest boski. Jest przeboski, ma przecudowny kolor. I wiecie co? I on nie jest ani mały, ani duży. Nie jest jakiś taki, wiecie, wielki na dłoni, że po prostu wiecie, to wygląda, jakby za chwilę miała Wam dłoń odpaść. I właśnie, ale nie jest też takich małych też rozmiarów, więc naprawdę jest po prostu przecudowny. I naprawdę chyba kosztował 55 zł, więc słuchajcie, no na promocji, bo normalnie chyba 75, jeszcze był do wyboru chyba czarny. No po prostu jest przepiękny. Właśnie ten taki różowy kolor jest taki jeszcze słodki dodatkowo. No po prostu fantastyczny. Bardzo, bardzo Wam polecam, jeśli szukałyście zegarka. Ja zegarków nie nosiłam do tej pory i tak naprawdę chciałam coś sobie takiego spróbować i powiem Wam, że uwielbiam, uwielbiam. No i 2 pary jeansów. W sumie tak naprawdę obie pary były przerabiane.
Da się mi celowo przeszkadza, nie mogę w ogóle nagrać, bo tak piszczy specjalnie. Obie były przerabiane, tylko te były przerabiane u Krawcowej, dlatego że ogólnie wszystko ok, tutaj ja wam za chwilę je przymierzę, wszystko leży ok, tylko one w pasie, jak ja się, wiecie, dopięłam na siłę, po prostu wszystko mi, wiecie, wyleciało na wierzch, więc pani mi wszyła po takim kawałeczku jeansa, no i to są takie troszeczkę ala lekko boyfriendy, bo na mnie bardziej są dopasowane niż takie, wiecie, troszeczkę szersze, no ale sama jakość jeansu jest naprawdę, naprawdę w porządku. No i drugie, te chyba bardziej mi się podobają, ze względu na to, jak wyglądają, jak leżą, i one też są takie ala boyfriendy, tutaj zapinane akurat na guziczki, no i ja je też przerobiłam, słuchajcie, obcięłam je tutaj, żeby były tak trochę surowo zakończone, no i musiałam troszeczkę wszyć tutaj nogawkę, dlatego że no te nogawki były dla mnie za szerokie, no nie podobało mi się to, jak to wyglądało, więc ja sobie to po swojemu przerobiłam i teraz jest super, bardzo, ale w tych to uwielbiam po prostu chodzić. Te niedawno odebrałam tak naprawdę, więc jeszcze zdania nie mam takiego, ale miałam je na sobie, tak wiecie, żeby sobie je poprzymierzać, to naprawdę też są bardzo wygodne, a w tych już chodziłam kilka razy i na przykład Mateuszowi się mega, mega podoba w to, jak wyglądam właśnie w nich, do tego trampki. Jakaś koszulka i heja. Także ja wam przymierzę, zaraz wam pokażę. Dobra, kochani, jeansy numer 1, a tak naprawdę numer 2, bo jako drugie wam je pokazywałam, te tutaj z guziczkami. No właśnie to są takie w moim, wiecie, odczuciu takie typowe, może nie typowe, może wy macie inne boyfriendy, inaczej to, wiecie, gdzieś tam w waszej głowie jest i waszej wizji, ale dla mnie to są takie właśnie boyfriendy, bo one są takie, widzicie, troszeczkę tutaj w kroku coś jest więcej, nie są dopasowane i tak dalej, chociaż tak naprawdę te spodnie można dwa w jednym nosić, bo mogłabym je podnieść wyżej pasek, bo wtedy wiadomo, że tutaj w pasie będą za szerokie. No i wtedy troszeczkę jak ala takie spodnie z wysokim stanem. Ale ja zdecydowanie bardziej wolę je właśnie w tej formie. Do tego trampeczki, nawet jak tą bluzkę mam dzisiaj, o, właśnie taki typowo luźny styl. Taka bluzeczka, do tego trampki. No i lecimy. No, także naprawdę, naprawdę są fajne i podoba mi się też ich kolor na mnie, jak już wyglądają, bo powiem wam, że jak leżą tak o same sobie, to taki ten kolor jest taki troszeczkę dziwny, ale już myślę, że wiecie, jak je przymierzę, jak są na mnie, to wyglądają zdecydowanie lepiej i powiem wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo je lubię. Także tak wyglądają spodenki numer 1. Myślę, że naprawdę spoko leżą i fajnie wyglądają. Ja lubię się w takim stylu troszeczkę luźniejszym, nie tylko i wyłącznie, wiecie, dopasowane rzeczy i jakieś takie idealnie leżące, ale coś gdzieś jak tam delikatnie jest więcej, to ja też tak lubię, wiecie, z dzieckiem gdzieś na spacer, do tego trampeczki i myślę, że taki luźny styl jest naprawdę, naprawdę spoko dla mamusi. O, dobra, kochani, i jeansy numer 2. I tutaj powiem wam, że mam lekki problem właśnie z tą długością. Nie wiem, dajcie mi znać, czy to wygląda ok. Bo wiecie co, ja bym nie miała z tym problemu, jeżeli te nogawki byłyby bardziej takie dopasowane, wiecie, o co mi chodzi. O, te cholewy to się... O, właśnie, jak one by były tak, a one są po prostu o, i ja mam wrażenie, że jakby były troszeczkę na mnie za krótkie, wiecie, jakbym ja z 5 cm była za wysoka do tych jeansów. Być może ja nie nacisnęłam, bo tam czasami w Bonprixie jest coś takiego jak... Czekajcie, wysoka sylwetka, normalna sylwetka czy coś takiego, są takie, że można sobie zaznaczyć wybierając rozmiar i być może ja nie nacisnęłam tego, znaczy ja nie uważam się za wysoką sylwetkę, ale też nie jestem chyba jakaś niska, wiecie, więc być może ja tego nie nacisnęłam, stąd właśnie problem z tymi nogawkami, albo one takie miały być, jeszcze muszę zajrzeć sobie raz na zdjęcie, bo nie jestem pewna, ale po przerobieniu, zobaczcie, one naprawdę fajnie leżą, mówię, przedtem jak zapięłam je, to wszystko mi tutaj wypłynęło, tyle, że ja na przykład ten kolor jeansu, bo to jest taki jakby brudny jeans, widzę z białą koszulką, przede wszystkim biała koszulka, białe trampki i tyle, bo na przykład z tą koszulką wydaje mi się, że to tak troszeczkę już ta stylizacja jest taka za brudna, o, może tak, więc tak to, moi kochani, wygląda. No ta jakość jeansu też jest fajna, naprawdę te jeansy nie są cienkie i mają też bardzo dużo, wiecie, tak nie są naładowane mega, mega lajkrą, że wiecie, mega się rozciągają, a później pochodzicie 3-4 razy i spodnie wam z dupy zjeżdżają, tak jest, myślę, że w porządku. No i mówię, no naprawdę ładnie wyglądają, ładnie się prezentują, są fajnie wykonane, tyle że pani Krawcowa mi tak spieprzyła. Ale wiecie, dobrze, że ja nie wystawnie chodzę, wiecie, z brzuchem na wierzchu, że widać mi ten pas, bo naprawdę tak to przeszyła na odpieprz, że normalnie się w głowie nie mieści. Dobrze, że tam, wiecie, niewiele za to wzięła, ale ogólnie nie cierpię takiego czegoś, jak ktoś coś robi i wiecie, no to jest jednak sprzedaż, handel i tak dalej, więc no nie powinno coś takiego się wydarzyć. Ja dopiero to zobaczyłam w domu.
Bo w sumie chodziłam, powiem wam, że pani powiedziała, że mi to przerobi po 1,5 tygodnia i tak chodziłam, bo mówię, a to poniedziałek, a czwartek, a sobotę, jak ja przychodziłam, to nigdy nie było. I pewnie zrobiła dlatego, wiecie, żeby byleby zrobić, no szkoda. Nieważne, ale dobrze, że wiecie, ja nie chodzę, mówię, z brzuchem na wierzchu, że gdzieś ten pas mi widać, no bo też było widać to w szycie tutaj, nie? A tak, myślę, że do takiej bluzeczki spoko. Ja powiem wam, że teraz jakoś przerzuciłam się na dżinsy, no i bardzo, bardzo się lubię w dżinsach. A wydajcie mi znać, co z tymi nogawkami, czy to wygląda źle, czy to coś tutaj też w nogawkach przerabiać, czy zostawić to w spokoju po prostu i niech sobie będzie. Niech sobie będzie tak. No nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. No. Tak, jeśli kogoś gryzie, że mam czerwony stanik, bo wiem, że takie osoby są, to przepraszam, ale na chwilę ściągnęłam bluzkę, bo było mi tak mega gorąco. Naprawdę jest bardzo ciepło na dworze. Ignaś, otwarta będzie szafa, czy otworzona? Otwarta? Otworzona chyba, nie? Będzie dlatego, że Ignaś... Spowadnic po prostu drzwi wyszły, jak się tutaj bawił. Ostro, a teraz tutaj oczywiście kombinuję, jak zwykle. Co robisz? Ja muszę oczywiście szukać mu zawsze jakiegoś zajęcia. No więc tak, chciałam wam serdecznie podziękować za wiadomości urodzinowe, wiadomości, życzenia i prywatne, i na Instagramie, jak chcecie, i na Facebooku, w ogóle wszędzie. Dziękuję wam pięknie i serdecznie. No, mam nadzieję, że życzenia się spełnią, chociaż częściowo. Tak, przede wszystkim zdrowie, rodzina i tak dalej. Wiecie, że to u mnie jest priorytet. Tak, a ja tak sobie spontanicznie wymyśliłam, że pojedziemy gdzieś dziś. Tak, razem tutaj naszą rodzinką małą, a w czwartek, nie wiem, czy wam to mówiłam, czy komuś ja to pisałam, może już nie pamiętam normalnie, a w czwartek właśnie kawka, herbatka, a to mówiłam wam na pewno, tak, i pomyślałam sobie, że Kasia mi zrobiła, Kasia Siarka, smaka na tą sałatkę gierosową i właśnie też sałatkę gierosową zrobię, może jakieś bułeczki z czosnkiem, czosnkowe takie, no, więc najpierw troszkę słodkiego, później taka delikatna kolacja, o, więc sobie tak to wymyśliłam, no, i co? I powiem wam, że póki co nastrój i humor dopisują, mimo troszeczkę takiego zmęczenia. Ignaś spał wprawdzie 1,5 godziny, więc nie jakoś długo jak na niego, bo on spał ponad 2 godziny zwykle na swoich drzemkach popołudniowych, no ale to dobre i fajne, nie trwa wiecznie, nie przyzwyczajajcie się do tego. Chociaż u nas no, ten sen taki, te drzemki popołudniowe naprawdę tak fajnie, fajnie trwały, bo po 2, 2,5 godziny, czasami 3, nawet kiedyś było 3 ponad, więc spoko, ale no niestety od jakichś 2, 3 dni, w sumie wczoraj i dzisiaj takie drzemki były krótkie, wczoraj godzina 15, a dzisiaj 1,5 godziny, więc jak na niego to jest naprawdę mało. Nie wiem, może on ma też jakiś skok rozwojowy akurat. Teraz, no musiałam skoczyć wyłączyć tą kaszę, bo powiem wam, że dzisiaj zrobiłam w ogóle gulasz, ale gulasz z indyka wyjątkowo i tak naprawdę pierwszy raz u mnie kupiłam takie mięso gulaszowe indykowe z indyka, no i kaszę. Dawno, dawno kaszy nie było, chociaż ostatnio 2 razy gotowałam krupnik, bo tak mega, mega nam posmakowało. Ja bardzo rzadko, ja nie wiem, czy ja tutaj mieszkam, czy gotowałam w ogóle kiedyś krupnik. Chyba nie nawet, więc tak wiecie, posmakowało nam bardzo, że 2 razy jakoś nie, że pod rząd, dzień po dniu, ale jakoś w jednym tygodniu, w drugim tygodniu też ugotowałam krupniczek. Ignasiowi bardzo smakowało, więc wiecie, jak się widzi, jak się gotuje i widzi, jak rodzince smakuje, to aż po prostu chce się gotować, nie wiem, ja tak mam przynajmniej. Tak, a w ogóle też nagrywałam Kasi teraz story. Kasi siarce i powiem wam, że właśnie no tutaj w miarę te włosy wyglądają, ale jak nagrywałam Kasię przez telefon, to jakoś te... Tak, to moje włosy nie za bardzo wyglądały kolorystycznie, powiem wam, że żółkną bardzo, bardzo szybko. Tutaj na końcówkę, gdzie są chyba najbardziej zniszczone, no, zapały właśnie taki jasny kolor i jak robię pukankę, albo też ja co mycie, tego nie dostaniesz, Ignacy. Tu chowaj, ej, proszę tu schować wszystko. Już? Chowaj mamie tu, no. Schowaj ładnie. Nie! Co mycie, najpierw myję swoim szamponem, nie, tego ci nie szamponem dam. Takim, a później myję szamponem niebieskim, bo z Joannym bodajże kupiłam taki przypadkowo po prostu. Więc jeśli macie coś fajnego, to polecajcie. Ale będzie Ała w rączkę. Gdzie? Tak, właśnie tu będzie Ała w rączkę. No tak. Już się znudziłeś, nie? Tak, godzinę później. Masakę. Przyszło to zamówienie. Słuchajcie, ja postanowiłam sobie takie zwykłe, mówiłam, mam basicowe bluzki, bo że ja się powtarzam, na jej sorki. Na przykład ta, ona po 24 zł chyba. No, większość. No, na przykład z guziczkami taka. Tutaj na przykład wybrałam taką czerwoną. Ja w ogóle nie mam czerwonych. Jedną była koszulkę czerwoną, a długich to już w ogóle. Tu na przykład ona jest z koronką, także tak pięknie wykończona. I one są takie, mi się kojarzy ten materiał pod koszulkiem. O. Tam ma na przykład guziczki.
cześć, Aleksik. Ta jest taka z takimi guziczkami, różowa, ta już jest gładka. No i trzy wzięłam krótkie i one akurat ta na przykład 10 zł, 9,90. No ta na przykład, o mówię, 10 zł. Ta też jest takiego, ta też nam. A ta nie ma w ogóle metki, widzę, ale to też jest eseczka. I ona jest takiego też materiału, wiecie, ale coś pod koszulek. No i ta taka, o, żółta, też nie mam nic takiego, że to musztardowa bardziej, o. I to też 9,90, że super. Nie wiem, czy ta nie 14,99. No, także przyszły do mnie wczoraj też dwie przesyłki. Później wam powiem o tej drugiej, ale najpierw właśnie ta, jak widzicie, Hello Body. Dostałam propozycję współpracy, właśnie żeby przetestować sobie jeden z ich produktów. Jak widzicie, są dwa, więc bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że właśnie mam tutaj coś do oczyszczania, czyli taką piankę. I mam też krem na dzień, chyba na dzień bodajże. Lekki krem nawilżający z ekstraktem ze słodkich migdałów i oleju kokosowego, który pozwala pozostawić twoją skórę gładką i głęboko odżywioną przez cały dzień. Nakładaj na oczyszczoną cerę. Więc tak, testuję sobie. Wczoraj pierwszy raz użyłam, dzisiaj użyłam drugi raz. Na pewno będę wam dawała znać. I to są moje pierwsze w ogóle dwa produkty z tej marki. No i zobaczymy. Pierwszy plus dla mnie, zapach kokosa. Ja ogólnie uwielbiam kokosa, więc wiecie, no sam zapach już skradł na pewno moje serce, a zobaczymy, co będzie z działaniem. Mam do niego co do niego duże nadzieje, ze względu na to, iż moja skóra teraz jest naprawdę w takim, może nie że złym stanie, ale po prostu no coś z nią jest nie tak. Nie za bardzo ze mną współpracuje i powiem wam, że jestem niezadowolona z tego, jak wygląda i bez makijażu, i z makijażem, także... Także mam nadzieję, że produkty z Hello Body się spiszą, więc... A wy dajcie mi znać, czy miałyście jakiś z tych produktów i czy u was się sprawdza, macie może jakieś swoje hity, jakieś rzeczy właśnie z tej marki, które was zachwyciły i tak dalej, więc na pewno będzie mi miło poczytać. No a ja sobie testuję po prostu. Tak, kochani, ja wystroiłam się jak stróż Boże Ciało, jeśli chodzi, wystroiłam się, jeśli chodzi o makijaż. Może za chwilę muszę dłonie iść umyć, bo mam takie brudne... uważaj. Od makijażu, jak się maluje, to po prostu jeszcze wiecie, z Ignasiem to pół na stojąco, pół tak, trochę pomaluję sobie usta i to mało, że błyszczy. Super Nude Gloss z Bell 02 numerek. Jakieś takie mam goły plus, ale on jest gęsty strasznie. Tylko tak troszkę, żeby coś, jakiś błysk był. I słuchajcie, taki mocniejszy makijaż. Czym wykonany. Mam teraz doklejone ogólnie sztuczne rzęsy. O rzęsach wam chciałam powiedzieć. Ja dostaję to chyba najczęściej zadawane pytanie. Jakim tuszem tuszuję? Tuszuję tuszami ogólnie z Eveline. Najczęściej jest to Extension Volume i Volumix Fiber Last. Ta różowa. Te dwa tusze. Ale aktualnie teraz przyklejam sztuczne rzęsy. Nawet tego do codziennego makijażu. Dlatego, że moje rzęsy są w fazie wypadu. Ej, no gościu, ja używam odżywki Kerabione, zamawiam ją przez internet, nie kupuję jej stacjonarnie, bo też się mnie o to pytacie i ona kosztuje około 30 zł. I szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich, które używałam, to myślę, że jak miałabym wybierać, to właśnie tą, dlatego że jest naprawdę mega, mega tania, a daje super efekty, więc nie warto przepłacać. Następnie, tak, musicie liczyć się z tym, że tak, rzęsy wam urosną, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. No mi, zresztą oglądacie mnie w filmikach i wszystkie praktycznie jesteście zachwycone efektem. Zdarzają się osoby, które nie są, ale to wiecie, każdemu się podoba coś innego. Ale musicie liczyć się z tym, że co jakiś tam czas, no rzęsy mają swoją żywotność i to, że one wam, wiecie, urosną i tak dalej, nie znaczy się, że wam w ogóle nie wypadną. Co jakiś tam czas, ileś tam dni mają rzęsy, to jest około 3 miesięcy? Nie, albo nawet dłużej, no nie, nieważne, po prostu co jakiś czas jest faza wypadu i czy byście używały odżywki, czy nie, no to te rzęsy naturalnie wypadają i rosną nowe, tak? Tyle, że z odżywką rosną one dłuższe i jest ich więcej, tak? No więc musicie liczyć się z tym, że co jakiś czas wam wypadną te rzęsy i tutaj efekt będzie taki, wiecie, mocniejszy, jak te rzęsy wam gdzieś tam, niektóre powypadają te mega, mega długie, no że wiecie, będziecie troszeczkę zdziwione, bo no do tej pory miałyście piękny wachlarz rzęs, a tutaj nagle trochę rzęs brakuje. Dlatego też no, to jest taki efekt, wiecie, przejściowy, że troszeczkę rzęs wam wypadnie, no ale rosną już na to miejsce nowe, tak? Więc no ja, jeśli jest ta faza wypadu takiego, to sobie
to sobie po prostu kleję wtedy sztuczne, albo po prostu tuszuję takie jak mam i tyle, no ale nie ma wtedy takiego efektu wow, szałcia, no ale jak nigdzie nie wychodzę, nie zależy mi na tym, żeby one jakoś super wow wyglądały, no to po prostu tak je zostawiam. W każdym razie dziś mam doklejone i słuchajcie, dzisiaj mam wykonany makijaż. Uwaga, 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 to będzie szokujące na pewno dla was i dla mnie też było. Słuchajcie. Słuchajcie, wczoraj w ogóle miałam, robiłam to małe przyjęcie urodzinowe no właśnie tutaj rodzinka moja przyszła i słuchajcie, pokazywałam wam, że przyszły do mnie dwa produkty, te Hello Body, no i ja czekałam na tą paczkę, tylko i wyłącznie, bo wszystkie paczki przychodziły. I słuchajcie, dostałam SMS-a o tym, że kurier DPD dostarczył mi przesyłkę z Sephory. I tak nawet wysłałam do mojej koleżanki Martyny screena tego i mówię, kurczę, ja nic nie zamawiałam z Sephory, bo my się tak z siebie nabijamy po prostu, bo nigdy nic nie zamawiamy. Znaczy już kończymy z zakupami, zakupoholizmem i tak dalej, a nagle coś jeszcze przychodzi, albo gdzieś jedziemy na zakupy. Nie wiem, czy też tak macie. Ale w każdym razie, wiecie, ja już mówię, że już nic nie zamówiłam, na nic nie czekam i tak dalej, no ale na to Hello Body, dobra, okej. Okay. No i przyszło, że z Sephory, to ja sobie po prostu pomyślałam, przetłumaczyłam to, że na pewno to Hello Body jest z tej Sephory, nie? No ale później Alex poleciał wszystkie te paczki, bo u mojej babci były i przynosi dwie, Sephory i Hello Body. I ja sobie tak myślę, o co w ogóle chodzi? Czemu ja dostałam przesyłkę z Sephory? Przecież ja nic nie zamawiałam. I sobie tak myślę, Boże, może zapomniałam, albo nie wiem co. Ja się tak już sama się z ciebie śmieję. No i dobra, najpierw otwieram tą paczkę z Sephory, bo jestem po prostu zszokowana. Kompletnie nie przyszło mi nic do głowy. No kompletnie w ogóle nawet nie miałam żadnych podejrzeń. Po prostu typowo z zaskoczenia otwieram tą paczkę. I wiecie, otwieram i najpierw czytam karteczkę, nie? I widzę tylko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i sobie pomyślałam, kurczę, no że ja to kiedyś dostałam w ramach współpracy dawno, dawno, dawno paczkę z Sephory, może pamiętaliby, tak sobie po prostu to przetłumaczyłam. Dalej, kocham cię. I nagle taka myśl, Boże, co ja powiem Kroszowi, ktoś mi wysłał paczkę, nie wiem, jakiś, nie wiem, facet zakochał się we mnie, czy cokolwiek innego, o co w ogóle chodzi, nie? A później moja Malusia najpiękniejsza i Malusia, on do mnie mówi, Malusia najpiękniejsza, moja Malusia i w ogóle. I ja takie oczy odwracam się, on krać siedział i karmił małego i ja mówię, ty to zrobiłeś? Ty, hej, ty co zrobiłeś, wiecie co? I normalnie nie rozpakowując w ogóle tej paczki, nie wiedząc co tam jest kompletnie, normalnie się tak wzruszyłam. Byłam pomalowana, więc wiecie, się tam powstrzymywałam ogólnie, ale normalnie się tak wzruszyłam, że aż mi łezka poleciała. Ej, 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 gościu, bo mi to zrzucisz. Nie wolno tego. I powiem wam, że łezka mi wzruszenia no, poleciała, zakręciła się w oku. W ogóle powiem wam, że normalnie byłam tak zszokowana. To był taki element zaskoczenia, że chyba nigdy w życiu nikt mnie tak nie zaskoczył, serio. I to było, wiecie, szczęście. Nie wiedziałam nawet, co jest w tej paczce, ale po prostu to, że on pomyślał, to, że zamówił mi coś w ogóle, wiecie. Kiedyś mnie też tak zaskoczył, jak kupił mi szminkę z Jeffree Stara, tak? I też przyszła nagle, tak w ogóle nawet nie wiedziałam, tylko że o tym rozmawialiśmy, tak? A tutaj nawet on nic nie mówił. Wcześniej na urodziny właśnie róże dostałam, ja sobie też dużo rzeczy pokupiłam w ostatnim czasie, więc nawet nie myślałam o tym, że jakiś prezent, w ogóle niespodzianka. Ja pierdzielę i normalnie nawet sobie nie wyobrażacie, ja normalnie, nie że krzyczałam, ale byłam tak podekscytowana tym wszystkim, że normalnie tak go całowałam, tuliłam w ogóle z tego szczęścia, powiem wam, że w ogóle, że pomyślał, że taką niespodziankę mi zrobił, nie wiedzą co jest w tej środku w ogóle, że po prostu nawet sobie nie wyobrażacie. No i dobra, no i czas przychodzi na otwieranie paczki, tak? I ja się patrzę, otwieram, a tam Huda Beauty. Normalnie wywalam gały na wierzch. Sobie myślę, what? W ogóle o co chodzi? Skąd on wiedział w ogóle? Wiecie, ja dzielę się z nim jakimiś takimi nowinkami kosmetycznymi, ale wiecie, nie tak, że wiecie, jak go zanudzam, on siedzi, ja mu wszystkie paletki świata, które wychodzą, mówię. O Hudzie Beauty słyszał, bo kiedyś ja mam ją zasubskrybowaną, na Instagramie ją obserwuję i ona często dodaje jakieś takie krótsze filmiki i tak dalej. I on czasami, wiecie, jak gdzieś siedzimy razem na Helisie, to pyta się, co tam oglądam, no ja mówię, że właśnie tam Huda Beauty coś tam pokazuje, jakiś makijaż, no też mówiłam mu o Fenty Beauty właśnie i on, później się zgadaliśmy, jak już rozmawialiśmy o tym, bo ja mówię, skąd akurat ta, dlaczego i tak dalej, to on mówi właśnie, że zapomniał nazwy, ale ja z Fenty chciałabym przetestować sobie podkład, wiecie, i tak chyba byliśmy kiedyś w Sephorze razem i ja właśnie mówiłam,
mu o tym. No i w każdym razie też gdzieś tam chuda się pojawiła, pewnie byśmy też rozmawiali, a on mówi: chuda, dlaczego nie gruba? I tak, wiecie, żartowaliśmy sobie troszeczkę i ja nie miałam w ogóle czegoś takiego, że wiecie, ja mówiłam mu: Boże, jak ja bym chciała paletkę schudy, Jezus, normalnie, uch, jak ja bym chciała paletkę schudy i tak dalej. Nie było czegoś takiego, dlatego to był taki element zaskoczenia. To było aż nakręcona. To było takie po prostu, wow, normalnie, że what? O co chodzi? Że mówię wam, normalnie masakra, jak nawet teraz jestem, wiecie, taka roztegowana. Bo to było po prostu no szok, totalny szok, ja do tej pory to przeżywam. Później jeszcze wieczorem Alex mówi: mama, jesteś dalej w szoku, czy już nie? Ja mówię: no dalej jestem w szoku. Mówi: tak długo? No także powiem wam, że naprawdę no ten element zaskoczenia taki po prostu był cudowny, to było takie cudowne przeżycie i uczucie, że nawet sobie nie wyobrażacie, że normalnie szok, totalny szok. I Mateusz później mnie pyta, czy trafił z prezentem, czy cieszę się, że to jest właśnie ta paletka i tak dalej, i ja wam powiem, że cieszę się, dlatego że ja nawet mając pieniądze, nie kupiłabym sobie tej paletki, dlatego że, wiecie, no to jest koszt tam rzędu chyba około 280 zł, czy jakoś tak. To jest ta paletka, o, tak ona wygląda. Ja muszę sobie, wiecie, pooglądać, bo tam kilka paletek ma Huda. Czy to jest ta pierwsza? Chyba nie, to, bo ta pierwsza chyba była w innym w ogóle opakowaniu. W każdym razie muszę sobie troszeczkę pooglądać. No tak wyglądają kolorki, ja sobie dzisiaj użyłam tego kolorku, tego jasnego, no i troszeczkę tym, o, załamanie. No więc powiedziałam mu, że się bardzo cieszę, dlatego że ogólnie chciałabym przetestować wszystkie jakieś tam droższe marki ze względu na ciekawość kosmetyczną, ale nie ze względu na to, żeby mieć, bo ja muszę mieć markę, bo ja chcę mieć i tak dalej, i tak dalej. I ogromnie się cieszę, że wybrał taką właśnie paletę na prezent, że on mi to kupił, bo ja bym sama sobie tego nie kupiła i mogę sobie po prostu to przetestować. Także jest normalnie, Mateusz, kiedy oglądasz się, także kochanie, kocham cię, po prostu dziękuję ci serdecznie jeszcze raz tutaj. Normalnie zaskoczyłeś mnie mega, mega, zresztą widziałeś, jeszcze ja do niego mówię: ej, Ty co zrobiłeś? A on taki: nie, ja nie. Taki, wiecie, też. Ale taką miał poważną minę, że normalnie już sobie pomyślałam w pewnym momencie: kurde, może to nie on. Rzeczywiście takie zwątpienie mnie wzięło. Naprawdę, no, fantastyczne uczucie. Dajcie znać, czy kiedyś was też tak ktoś zaskoczył, nie wiem, z rodziny, koleżanka, przyjaciółka, właśnie mąż, partner, chłopak i tak dalej, bo mega, mega mnie to ciekawi. Powiem wam, że naprawdę cudowne uczucie i cieszę się, że mogę przetestować sobie właśnie tą paletkę. I co wam powiem, na pierwsze takie, ten w ogóle, tak sobie myślałam: Boże, czy ja będę używała w ogóle tych, tak mi szkoda było, wiecie, ona taka piękna, że naprawdę trzymając ją w ręce, wiecie, że trzymacie te pieniądze. Naprawdę ona jest mega, mega wykonana, po prostu przepięknie. No, takie kartonowe opakowanie, tutaj w środku też to samo. Co mamy okładkę, jest ciężka, lusterko jest przekozackie, nie wiem dlaczego, ale po prostu w ogóle ta paletka robi mega wrażenie, naprawdę, to muszę wam przyznać, że robi mega wrażenie, tutaj też mamy napisane Huda Beauty, no czuć, po prostu czuć ten pieniądz. Naprawdę czuć ten pieniądz i jeśli chodzi o pigment, to ja wam powiedziałam kiedyś i dalej się tego trzymam, że najlepiej maluje się paletką średnio napigmentowaną, paletką, którą możecie dokładać i lepiej jest dokładać niż tak jak tutaj, to jest tak zabójczy pigment, że normalnie ledwo dotkniecie pędzel i tam już jest ten cień przeniesiony i ledwo dotkniecie powieki i już ten cień jest na powiece, więc no ja mówię, to jest po prostu zabójczy pigment, że z taką paletką na pewno trudniej się pracuje niż taką, wiecie, średnio napigmentowaną, ale mega się cieszę, naprawdę mega się cieszę, że mogę przetestować, bardzo się cieszę, że no, w ogóle, że wpadł na taki pomysł, no po prostu co biedni malina, co ja mogę wam powiedzieć, także no się nagadałam, okej, okay. No takie emocje jeszcze z wczoraj. I w ogóle Mateusz mówi, że zamawiał to w niedzielę i chyba dzwonił tam w czwartek, dopiero to widzicie doszło, dzwonił tam w środę właśnie, czy to wszystko jest w porządku, czy w ogóle to dojdzie, bo już na urodziny nie doszło, bo we wtorek miałam, no i w ogóle no aha, on troszkę był wkurzony, bo mówi, że zaznaczył opcję pakowania na prezent, a że to nie było tak zapakowane na prezent, ale nieważne, po prostu ważne jest to, że coś takiego pomyślał w ogóle, no a złoty chłopak. Także super, super się cieszę, więc wczoraj, powiem wam, tak było emocjonalnie strasznie. No i później fajnie rodzinka przyszła, posiedzieliśmy chwilkę. Tak, i jeszcze powiem wam, że w środę chyba pojechaliśmy do
o Oleśnicy, bo w Oleśnicy Mateusz stwierdził, czy, że ma ochotę na maka, żebyśmy skoczyli, czy czasem nie ma czegoś do kupienia w Oleśnicy. I ja powiem wam, że w sumie już nie chciałam nic kupować tak naprawdę, bo powiem wam, trochę sobie pokupiłam rzeczy chyba w Wrocławiu, tak, w moje urodziny. To w Sinsaju troszeczkę poszalałam, kupiłam sobie kilka rzeczy. Może wam później pokażę, no na przykład, nie, tą bluzkę wam pokazywałam, nie? Co tam jest? Spadło, no rzuciłeś. Kilka rzeczy wam pokazywałam, te co przyszło, bo przez internet sobie też zamawiałam, przez stronę internetową, może boję się troszkę dotykać z tych ciuchów, bo tutaj mam właśnie, chciałabym wam pokazać spódnica, no po prostu przekozacka, zobaczcie w ogóle za kim raz jednakiem. I tutaj ona jest na guziki, tak jakby troszeczkę surowo zakończona, no fajna, fajna. I powiem wam, że super, bo była na promocji za 40 zł, a normalnie 60, więc super. Więc do tego jakaś czarna bluzka, albo właśnie w takim kolorze, albo też żółta, taka wiecie, musztardowa. Botki do tego, no super anckie. I powiem wam, że tak wzięłam troszeczkę, ażeby przymierzyć sobie, bo wiecie, że ja mam brzuszek po ciąży, troszeczkę zostało. I oj, ważę niniuś. I tak, wiecie, stwierdziłam, że raczej tego nie kupię, bo na pewno nie będę wyglądała za dobrze. Z tyłu w ogóle jest fez zadyma tam z Ignasia rzeczami, bo on to wszystko wyrzuca, także sorki za ten bałagan. Takie spodnie też wzięłam, w kratę. Ja w ogóle zamówiłam sobie też takie spodnie na Shein, pokażę wam, bo na pewno nagram filmik, ale niestety są na mnie tutaj w łydkach, jakie? Za ciasne, znaczy ubiorę je, ale żeby na przykład klęknąć czy cokolwiek, to mam wrażenie, że wszystko popęka. I w ogóle materiał ten jest 150 razy lepszy, bo ten jest grubszy i taki fajniejszy, taki ładniejszy po prostu, ale wam pokażę, zobaczycie sobie. No i one są tutaj właśnie zapinane, tutaj mamy taki paseczek i to są z wysokim stanem spodnie, takie, o, coś takiego. No a i co, zamówiłam sobie też sweterki, kupiłam sweterki dwa, właśnie Kasia Siarka miała kiedyś jakby mnie nagrywała na story i mówiła mi, że to są z Sinsaya, chciałam zamówić na stronce, ale nie było, więc sobie tam kupiłam na miejscu dwie sztuki, też taki grubszy sweterek różowy. Oj, i ramoneskę, bo powiem wam, że ta ramoneska z Choice, którą ja miałam, nie wiem czy wam mówiłam, czy wam nie mówiłam, popękała mi bardzo na co? Na kołnierzu tutaj i po prostu ją wyrzuciłam po kilku latach użytkowania bardzo, ale to bardzo częstego, ale co? No i po prostu potrzebowałam tak, w ogóle nie mogę się skupić, bo Ignacio tak mi nagrzebał w pędzlach, że poezja jakaś. W każdym razie, no powiem wam, że obkupiłam się chyba pierwszy raz w życiu, tak bardzo się obkupiłam. A i kupiłam jeszcze botki, o właśnie, to już o Oleśnicy, jak pojechaliśmy do Oleśnicy, to weszłam sobie, tam jest w tej galerii Pogodne Centrum bodajże, taki sklep ze wszystkim dosłownie, do łazienki, do pokoju, ozdoby, nie ozdoby, dla dzieci coś, takie różne pierdy i właśnie tam sobie weszłam i pokupiłam kilka rzeczy, miski dla psa, matę Ignasiowi do kąpieli, wiecie, taką antypoślizgową, no, przeżywa, takie serduszka na okno, dwa, no zresztą nie muszą być na okno, ale akurat na okno, takie różne pierdy, no i tam jest też CCC i sobie tam zajrzałam, bo właśnie byłam zainteresowana jednymi botkami, no i też te botki kupiłam. Także no, obkupiłam się po prostu, mam nadzieję, że właśnie te rzeczy z Sinsaya, podobno te takie krótkie rękawy, te takie wiecie, tanie, bardzo nie są zbyt dobrej jakości, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś szybko mi się one gdzieś tam nie, nie wiem, że nie zużyją, tylko po prostu nie będą do wyrzucenia, że troszeczkę mi posłużą, chociaż ten sezon jeden, także zobaczymy. W każdym razie no, obkupiłam się od stóp do głów, ktoś może sobie myśli, mogłaś kupić jedną rzecz konkretną za jakąś tam większą kwotę, a nie tyle rzeczy z taniej, ale ja po prostu tak wybrałam właśnie, to był mój wybór, więc mam nadzieję, że to gdzieś tam uszanujecie w komentarzach. W każdym razie co? No tyle kochani, słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć. Z Hello Body te dwa produkty testujemy, na pewno będę wam dawała znać. No i ja sobie chudę, no troszeczkę dzisiaj przetestowałam, myślę, że makijaż też fajnie wyszedł, taki jesienny, taki smoky i tak naprawdę przy użyciu jednego głównego cienia, no i tutaj troszeczkę cieniowanie plus, no jasne, w kąciku. O, fajnie, fajnie, do blondynki chyba pasuje, nie? Także kochani, tyle, co wam chciałam powiedzieć. No, 31 lat skończyłam. No, co dużo mówić, tak? Podobno życie zaczyna się po 30, ty się pocieszam. No, ale tak naprawdę chciałabym się zatrzymać na 25, tak żeby zostało, no ale
Niestety. Dzieci rosną, my się starzejemy. Ignaz już roczek skończył, kurczę, powiem wam, Aleks w marcu będzie miał 12. Nie do wiary, nie do wiary. Dobra, kochani, tyle, co chciałam wam powiedzieć, bo myślę, że tyle. Ja z Ignasiem jadę w ogóle do lekarza, dlatego że ma właśnie jakąś brzydką buźkę, takie chrostki mu się pojawiły troszkę. Wczoraj był wysypany na plecach, nie podoba mi się to, więc jadę to skontrolować. Zobaczymy, co pani doktor powie, może jakąś maść przepiszę. Jako kąpię w emolientach i smaruję też balsamem z emolientami, więc... No, dobra, kochani, bo mi się skończyła pamięć na karcie, musiałam trochę pousuwać. Zbędnych rzeczy i co, pożegnam się z wami w tym vlogu i co, zapraszam na kolejny, co, kosmetycznie mam jeszcze makijaż, więc pewnie przy tym vlogu pojawi się ten makijaż, nie tą paletką Huda, ale paletką właśnie tą z Vibo Heartbreaker Go Nude. Powiem wam, że też naprawdę jak na tą cenę to szok. Po prostu szok, tak? Jest gama kolorystyczna, więc też taka myślę, że moja i taka, wiecie, na czasie na pewno. Ale powiem wam, że no, lusterka tutaj w ogóle nie komentuję, ale jeśli chodzi o jakość cieni, to też daje radę, mega, mega daje radę. Więc jakbyście kiedyś tam się zastanawiały, to tak, też polecam. Ale no, makijaż na pewno, jeśli oglądacie tego vloga, to mam nadzieję, że widziałeś, a jak nie, to was zapraszam serdecznie, moje drogie panie. A ja z Ignasiem się już zbieram, bo Ignacy już zaczyna zaglądać do innych szuflad. Muszę troszeczkę tutaj ogarnąć, bo zaraz jadę do tego lekarza, w ogóle którą my mamy godzinę. Tak właśnie. Mateusz w ogóle mówi do mnie, że jakaś dzisiaj pani podeszła do nich, do Bartka i do niego z biura i mówiła, że właśnie ich zna, bo ogląda moje filmiki, także jakby za to pozdrawiam serdecznie panią. No i co? I z tatą jadę tak z Ignasiem, bo z Ignasiem, żeby go ogarnąć takiego łokuziaka, to trzeba 8, nawet 10 ludzi, no tak. Nie no, żartuję, ale wiecie, we dwoje zawsze razi, co nie? Co nie? Moje słoneczko, nie jest taki niedobry, ale mama go kocha najbardziej na świecie. Idzie, Mysia. Tak? Jedziemy, papa, zaraz z dziadkiem. Gdzie jest dziadek, Ignasiu? Nie ma dziadka. Przyjdzie zaraz do nas. Pojedziemy, jak będziemy jechać autkiem? Jak jedziemy autkiem? Jak jedzie autko? Jak autko jedzie, Niniusiu? Jak jeżdżą autka? Brrr. On bardzo uwielbia po prostu, jak jeżdż... Tak, jak jesteśmy w mieście, to on w wózku siedzi po prostu jak aniołek, bo właśnie obserwuje, jak auta jeżdżą, a w mieście wiadomo, że dużo aut jest. No, także zbieramy się, kochani, ubieramy się, ogarniamy się, z wami się żegnamy i zapraszamy na kolejny filmik, jak coś. Także buziole, trzymajcie się, hej!